odcinku z naszej nowej serii Landgrab, cofnięty w czasie. Jak widzicie, Landgrab sobie teraz je śniadanko. I tak, nagrywam odcinek jeden po drugim, czyli jeszcze nie czytałam waszych komentarzy, nie wiem co sądzicie o tym, żeby się przenieść do bractwa, więc ten odcinek sobie jeszcze tutaj przebimbamy w tym nudnym akademiku. Po prostu wolę sobie nagrać, póki wiecie, mam ochotę, więcej tych odcinków, niż bym potem musiała robić to z przymusu. Chciałabym, żeby to było w miarę systematyczne. Poza tym, wiecie, jak się ma ochotę, to nie ma co się ograniczać. No jedz, to szybko. On chce iść na basen, więc myślę, że z nim skoczymy. Przy okazji mu kondycję podniesiemy. On nadal jest głodny, więc jeszcze niech sobie wezmę ten napój. To za dużo mu nie daje tej właśnie energii. Ale wiecie co, ja mu schowałam ten samochód, a w sumie może na studia nim nie jeździ, ale będzie mógł jeździć nim na parcelę. Chyba. Tak. Pojedziemy na jakiś basen. No a bractwem zajmiemy się w kolejnym odcinku, chyba że znowu będę nagrywała trzy odcinki z rzędu, ale... Chyba aż tak nie będę szaleć. Co mamy na uniwersytecie? Kawiarnia, klub, park, plac centralny, siłownia. Na siłowni będzie basen? Szczerze to ja nie mam pojęcia. Ale skoczymy, zobaczymy. Bo i tak musimy podnieść kondycję sobie. Tak dla własnej rozrywki i dobrego samopoczucia. Także widzimy się, moi drodzy, na siłowni. Jesteśmy, moi drodzy, niestety basenu tu nie widzę. Co ja znowu wcisnęłam? Niestety basenu tu nie widzę, ale trudno. No, zostaw tych ludzi. Chwilę sobie tutaj pobędziemy. Idź sobie zrób mięśnie. Nie wiem, może wybijamy jeden punkt i poszukam tego basenu. To w ogóle tak się prezentuje nasz strój na siłownię. W sumie nie wiem skąd tego wyciosłam. Nie mam pojęcia. Dużo ci nie brakuje, więc jedziesz z tym koksem. A na basen może zaprosimy jakieś nasze koleżanki. Troszkę je poglądamy w sprawach kąpielowych. Co byś chciał? Dostać stypendium dziekańskie. To musiałbyś się troszkę poduczyć chyba. Nie? Chodź, poszukamy basenu. Kurczę, nie wiem. Basen to chyba w Miłowie. Bo tutaj raczej nie będzie. Chyba, że na Akademię Klasyczną skoczymy. Ale tam też nie ma. Ale lazurowej promenadzie też raczej nie będzie. A przedmieścia? Chyba na przedmieścia gdzieś był basen. Tu jest jakiś basen jeden. Ale tu jest labirynt w ogóle. Coś prostego, normalnie, kurczę, basen. Nie ma nigdzie basenu, halo. Halo, halo. Dajcie mi basen. Trawnik rekreacyjny? Nie. Nie. To chyba w Miłowie będzie jakiś basen. Albo i nie. Tu jest basen. O, jest. No to chodźmy do centrum rekreacyjnego Miłowa. I tam sobie zaprosimy może jakieś koleżanki. Także znowu małe cięcie. Dotarliśmy. Także tak, Mirek od razu... O, ty się nie przebrałaś nawet. Co jest? No, nie załamuj mnie, chłopie. Chodź tu. Zadzwoń. Na randkę to nie, ale zaproś ogólnie tak smów. Patrzcie, kto tu jest. Kurde. Którą tu brać? Może runą. Zaproś. Patrzcie, kto tu jest. Pan Cyl Biedak. Czy ty nie powinieneś zajmować się swoim dzieckiem? Albo planować ślub czy coś? A możesz zaprosić jeszcze jedną dziewczynę? Albo nawet dwie? Co my się będziemy ograniczać? Weź ją. Lagunka no!
Super, czekam na was. Dawajcie laski, dawajcie. I jeszcze ty. Super. O, jest tutaj, już tutaj się skitrała. Myślałam, że co? Chodź tutaj, Aurelia. Powitamy ją. A gdzie reszta dziewuch? Utworzymy sobie jakąś grupę może, żebyś... my się nie pogubili. Mua, po prostu mua. No i baw się, więc graj, zaproś. Grupę tymczasową. Na zabawę. Powitaj Halenkę. Dobra, weźcie tutaj. Przestańcie mi tutaj się bawić teraz. Halo, bo on zaraz ma wykłady. Chyba ci nie pójdzie na te wykłady. Halo. A co? Musi zawsze być przykładem studenta. To jest tyle rzeczy do zrobienia. Ja idę na grupę. Jeszcze jednej dziewczyny mi brakuje. Jeszcze brakuje mi jednej panienki. Gdzież ona jest? Nie widzę jej tutaj nigdzie. Chyba nie przyszła. Zostaw to. Skocz sobie do basenu. Może one pójdą za tobą? O, jakaś tutaj wiedźma. To dlatego mi się tak gra ścięła, cholerka. Masakra. To nie ty. Co ty robisz? Skocz do tego basenu, co z tobą jest? No, trzecia nas wystawiła, niestety. Chodźcie, dziewuchy. Troszkę się boję. Możesz z nimi się bawić? Ruda, gdzie już wyłazisz? Chodź tu. Chodź się z nami bawić w barka wodnego. Tak, moi drodzy, Lenka wie, jak się ustawić. Chociaż... miał śnie. Super. Baw się w łapki. Masz tu basen, a ty siedzisz bawić w łapki. O, rany. Można się gdzieś opalać? Nie można się tu opalać. Szkoda. Chodźcie do tej wody, ludzie. Ja was tutaj na basen przeprowadziłam, a nie, żebyście sobie grali w łapki. Pobawcie się trochę. Chodźcie. I tak jak wrócimy, to będzie wcześniejsza godzina i pewnie dużo na te wykłady zająć życie. Czemu one nie chcą się bawić z nim? Szkoda. Piecz hot dogi na ruszy, dobra. Zróbmy coś do jedzenia. Wow, jaki masz brzuch wyrzeźbiony. No, już masz wysoką tą sprawność fizyczną. Dostać stypendium niekańskie, postaramy się, ale wiesz, różnie z tym bywa. Ale one tylko patrzą na niego, ojej. No, nie popisałeś się z tymi hotdogami. Nie popisałeś się, ale trudno. O, jakie dobre relacje mam z nimi. A gdzie tamta? Czemu ona zniknęła nam? Dziwne. Tak daleko skoczyła. No, gdzieś mi zniknął. Mirek, halo? Czyżby cię choinka zasunęła? Nie mogliście zjeść razem, matko jedyna. Już nie mogli razem jeść. Co to jest? To jest to... zarządzanie grupami? O. Czekajcie, stworzymy grupę. Tak.
grupa laseczki. Oczywiście Landgraf nie będzie do nich należał, ale to nasza przyjaciółka z tego, z domu. A czemu mam ich tak zaznaczone, tak dziwnie? Tylko jak oni się tak nazywały? Eulalia, tak? I chyba Helena. Teraz to ja nie pamiętam. O, ty właśnie. I ta ciemniejsza. To już w ogóle nie pamiętam, jak ona na imię. Mogę ich jakoś posegregować. O, ty. Tak. To będzie nasza grupa laseczki. Ale na razie zaś zakończ spotkanie. Co ja ci kazałam robić? Stary! Koniec spotkania. Gdzie ten twój samochód? Wracamy do akademika, ogarnąć go trochę. Tak, i ogarniemy go chwilę. Niech idzie na te wykłady. Próbujemy, żeby zdobył to stypendium, trochę poprawił swoje oceny. No, i widzimy się za chwilę. Wróciliśmy, kochani, do akademika. Jak widzicie, mamy znowu 11, więc rubisik. Ludzie arbuje, troszkę ogarnimy naszego Mirka. Niech sobie skorzysta i weźmie prysznic. Boże, jaki tu bajze wszędzie. Aha, może tutaj dla play? Nie zepsuć. A ta też jest szybka. Dopiero wróciła i już ten. No i co? Spróbujemy. Dobra, on potrzebuje tego. Dobra, trochę zamilkłam, bo dziwna laska. Troszkę tutaj każemy ogarnąć, bo on musi sobie wbić ten punkt sprzątania. On chce w ogóle to stypendium. W ogóle powiem wam, że on by chciał wszystko, najlepiej nic nie robiąc przy tym, żeby się nie przeciążać. Także wiecie, chodź tu sprzątaj. Zdążysz może do 17 i wbijesz ten punkt. Chodź, Sławuś. Boże, czemu ja na niego Sławek mówię? Mirosław. Kurczę, tutaj nie ma im kto gotować i nie wiem, czy oni w ogóle coś jedzą, jak ja im nie gotuję. Trochę mnie to... nie wiem, dziwne jakieś to jest. Sławek tutaj jest, kurczę, jakimś organizatorem, kucharzem, sprzątaczką i wszystkim. O ty, czemu nie przyszłaś na spotkanie? Anka, skakanka. Dobra, znowu jesz. Czy znowu jesz? Dobra, wypij się to szybko. I idź wyczyść prysznic. Czyść kibel, tak. Do tego doszło, że Mirosław Landgraf czyści kible w akademiku. Jej! No niestety, tak to już jest w życiu. Wyczyść sobie i wiesz co zrób? Wykonaj zadaną pracę. Ktoś znowu dzwoni, ale trudno. Coś mamy jeszcze? Chcesz się zaprzyjaźnić z Małgorzatą, z profesorem Małgorzatą? Czas, tak? Aha. No dobra, czyli musimy jednak się pouczyć normalnie. Gdzie ta półka z książkami? Ale ja mam u siebie w pokoju. Zawsze coś piękne. Tutaj masz półkę i ucz się, kochany. Ucz się tego sprzątania, zostaw te lekcje, bo widzę, że marnujesz czas. Marnujesz czas, to marnujesz czas, no już nie będziemy. Ale w sumie nic nie robiłam i on ma takie dobre oceny? Dziwna sprawa. Mamy za godzinę wykłady. To nic, bijemy sobie ten punkt. Spóźnimy się. Życie. Życie studenta, kochani. Nie musi być wszystko idealnie na czas. O, już zdobyłaś punkt. Zdobyłeś, znaczy się, no to leć. Leć i jeszcze gotowanie trzeba ci wbić. Dobra, ja myślę, że sobie skończymy ten odcinek na tym. Mirek poszedł sobie na wykłady. No to już nic ciekawego czekać na niego, więc na tym właśnie sobie skończymy. No i myślę, że w kolejnym już ogarniemy to stowarzyszenie studentek. Dajcie znać. Także, no, czekam tym razem na wasze komentarze i dopiero będę nagrywać. Więc no. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i tak, możecie zostawić łapkę w górę. Nigdy o to nie proszę, no ale wiecie. No i tak, zapraszam was na moją grupę też, bo tam jest wiele ciekawych rzeczy zawsze wcześniej i wszystko na bieżąco i tak dalej. Także serdecznie was tam zapraszam. Wszystkie potrzebne linki są w opisie. No, dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!